Proszę o uwagę. Otwieram obrady 29 sesji Rady Gminy Malbork w dniu 11 marca 2022 roku. Na wstępie chciałbym Państwa poinformować, że sesja jest nagrywana zgodnie z przepisami. Ponadto chciałbym przywitać przybyłych stwierdzam, że na stan Rady 15, obecnych jest 14, sesja jest prawomocna i nieobecna jest pani radna Marlena Bielska. Na wstępie też chciałbym przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, pana wójta wraz z urzędnikami, przedstawiciela sołtysów i wszystkich sołtysów, którzy oglądają naszą sesję online, i chciałbym skorzystać z okazji. Dzisiaj jest 11 marca, jest to dzień sołtysa i pozwolę sobie złożyć wszystkim sołtysom życzenia z okazji dnia sołtysa, a przedstawiciela mamy w osobie pana sołtysa z Lasowic Jerzego Kondysa. Zewnętrzne, ci to są radni, dobrze. I na jego ręce proszę, składam życzenia. Przede wszystkim zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. I dodatkowo w dzisiejszych okolicznościach chciałbym przywitać przybyszów za wschodniej granicy Ukraińców, którzy są już na terenie gminy, którzy szukając tutaj bezpieczeństwa, myślę, że znajdą w naszej gminie bezpieczeństwo i życzliwość wśród naszych mieszkańców. A teraz poproszę o powstanie i uczcijmy minutą ciszy wszystkie ofiary wojny. Dziękuję. Przechodzimy do realizacji dalszego porządku obrad. Otrzymaliście Państwo zaproponowany porządek obrad. Czy ktoś jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad chciałby wnieść? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci. Jest to przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Gminy. Zwyczajowo był do wglądu w biurze Rady i przed komisjami. Czy jakieś uwagi ktoś z Państwa chciałby wnieść? Nie widzę, dziękuję. Protokół zostanie podpisany. Następnie jest jeszcze jeden protokół z 28 sesji Rady Gminy, która była zwołana w trybie nadzwyczajnym. I czy do tego protokołu jakieś uwagi Państwo mają? Nie widzę. W związku z tym ten protokół też zostanie podpisany i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad, wnioski interpelacji Rady. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego. I otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną, ale jeszcze sobie pozwolę odczytać. Ostatnia sesja odbyła się 28 grudnia 2021 roku i od tego momentu pełniłem dyżur w pierwszą środę stycznia, lutego i marca. Otrzymałem do wiadomości pismo ze starostwa powiatowego, że przegląd drogi Kamionka - Kamienica - Szawał zostanie wykonany w drugim kwartale 2022 roku. Otrzymałem do wiadomości prośbę z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego. Otrzymałem sprawozdanie wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Malbork za 2021 rok. Otrzymałem uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2022 roku dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malbork nr 27/243/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania odpłatności za śmieci. I tutaj po to była zwołana ta sesja w trybie nadzwyczajnym, żebyśmy tą uchwałę poprawili. Otrzymałem informację o wykonaniu
planu finansowego rachunku finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwołałem w trybie pilnym sesję nadzwyczajną, która odbyła się 9 lutego 2022 roku. Otrzymałem prośbę od mieszkańca gminy o zmianę nazwy ulicy Prostopadłej. Otrzymałem pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące składania oświadczeń majątkowych no i o terminie, że termin krańcowy jest to 30 kwiecień 2022 roku. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji, wykonywałem czynności administracyjne wynikające z pełnienia funkcji przewodniczącego i tak jeszcze tutaj, jeszcze dodatkowo cały czas byłem w takim aktywnym kontakcie tu z Urzędem Gminy w sprawie, no, że tak powiem, tej sytuacji na wschodniej granicy. Tutaj kontakt, no, cały czas utrzymywałem z Urzędem Gminy na temat przyjmowania uchodźców. Nie lubię tego słowa, ale to są naprawdę uciekinierzy wojenni, według mnie. Także też to cały czas jestem w kontakcie. Dziękuję za wysłuchanie i czy ktoś ma jeszcze jakieś może uwagi do mojego sprawozdania? Znaczy więcej uwagi, o tyle, nie tyle uwagi, co pytania. Nie widzę. I następny punkt porządku obrad jest to sprawozdanie wójta gminy Malbork od ostatniej sesji. I oddaję głos wójtowi. Sprawozdanie wójta gminy Malbork z okresu międzysesyjnego. Ostatnia sesja odbyła się 28 grudnia oraz 9 lutego 2022 roku. 29 grudnia uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 30 grudnia spotkałem się z dyrektorem Energooświetlenia w sprawie umowy na rok 2022. 4 stycznia spotkałem się z architektem w sprawie omówienia planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork. 5 stycznia podpisałem akt notarialny dotyczący przejęcia domienia komunalnego gminy fragmentu drogi. 11 stycznia podpisałem akty notarialne dotyczące sprzedaży dwóch działek gminnych w miejscowości Lasowice Wielkie. 12 stycznia spotkałem się z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w sprawach bieżących. 13 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu założycielskim wspólnoty Stogi 13. Również 13 stycznia spotkałem się z kierownikiem Centrum Usług Wspólnych w celu omówienia bieżących spraw oświatowych gminy Malbork. 19 stycznia uczestniczyłem w zebraniu Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Również 19 stycznia podpisałem akt notarialny dotyczący przejęcia domienia komunalnego gminy części drogi. 21 stycznia spotkałem się z kierownikiem Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorami szkół w sprawach bieżących. Również 21 podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 25 stycznia spotkałem się z przedstawicielem firmy energetycznej w sprawie rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Malbork planowanych na 2022 rok. 26 stycznia uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego. 28 stycznia uczestniczyłem w uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 29 stycznia udałem się do mieszkańców gminy Malbork z życzeniami z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego. 4 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach. 7 lutego podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 9 lutego podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. Również 9 lutego brałem udział w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Malbork. 10 lutego podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 16 lutego spotkałem się z architektem w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork. Również 16 lutego spotkałem się z przedstawicielem firmy, która odzyskuje VAT z inwestycji gminnych. 17 lutego spotkałem się z przedstawicielem firmy projektującej sieci wodno-kanalizacyjne w sprawie inwestycji związanych z Polskim Ładem. 18 lutego podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 25 lutego również podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej. 28 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim. Uczestniczyłem również 28 uczestniczyłem w spotkaniu w ramach powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w powiecie. Również 28 podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży działki gminnej
w Lasowicach Wielkich. 2 marca podpisałem akt notarialny na podbudowę jednorodzinną na terenie poligonu, to jest ta jedna z tych większych działek. 4 marca uczestniczyłem w koncercie z Paul Rivera z okazji Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w gminie Malbork. 5 marca uczestniczyłem w uroczystej kolacji samorządowej. 8 marca uczestniczyłem w wideokonferencji dotyczącej przyjmowania ludzi z Ukrainy. Dzisiaj rano uczestniczyłem w powiatowym zespole zarządzania kryzysowego. I to może tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Czy ktoś jakieś pytania? Nie widzę, ale mam takie pytanie. Czy te wszystkie, no takie większość tylko jest realizacją podjętych uchwał tych zadań, które Pan przedstawił. A czy mógłby Pan nam tu przedstawić, a przy okazji mieszkańcom gminy, jak wygląda sytuacja, no znowu powiem, z uchodźcami z Ukrainy. Jak gmina jest przygotowana, jakie działania są podejmowane i czy w ogóle są jacyś ludzie na terenie gminy, skądinąd wiem, że są, ale czy to jest jakby droga oficjalna też to potwierdza. No i w ogóle taką krótką informację na temat tej sytuacji. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane tutaj w pomoc dla ludzi z Ukrainy. Ze strony gminy tutaj bardzo się angażuje dyrektor GOK-u. Był nawet 2 czy 3 razy na granicy, zarówno z darami, jak i przywiózł Ukraińców na teren, czy to terenu miasta Malborka, czy terenu naszej gminy. Również dziękuję radnym, którzy pomogli finansowo, że tak powiem, wspomóc te wyjazdy. Także bym chciał podziękować głównie Pawłowi tutaj za to, że no, pomoc w organizacji, że mogliśmy w Groblance umieścić na dzień dzisiejszy 10 osób, również pani Eli Woło za to, że właściwie przygotowała już do przyjęcia mieszkańców Ukrainy tutaj u nas. I wszystkim mówię jeszcze raz zaangażowanym w tą pomoc dla Ukrainy, darczyńcom i na wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli. Na dzień dzisiejszy mamy na terenie gminy Malbork 25 osób. 25 osób, z czego jest chyba 10 w Groblance, tak? A reszta jest jakby 12 osób w Groblance, a reszta są to osoby fizyczne, które przyjęły do swoich domów po prostu, czy to rodziny, czy po prostu mieszkańców Ukrainy. Podczas wideokonferencji, o której wspomniałem w sprawozdaniu, no była propozycja wojewody, żeby po prostu pilnie organizować miejsca. Taka niepisana jeszcze jest właściwie zasada, że każda gmina powinna przyjąć chyba 10%, tak? 1% mieszkańców, czyli to u nas wychodzi około tam 40 osób. No, my podaliśmy kilka obiektów, jednak to było, wiadomo, wszystko na szybko, więc na pewno te miejsca będą weryfikowane z różnych względów, no bo po prostu nieraz jest niemożliwe, żeby ich tam przyjąć. Na dzień dzisiejszy mamy na pewno gotowe miejsca w Kamienicy, tak jak już tutaj pani Ela wspomniała, które zresztą podaliśmy tutaj jako gmina do wojewody. Mamy też podane również jeszcze jedną świetlicę i strażnicę, z tym, że w strażnicach po prostu po analizie doszliśmy do wniosku, że no jest po prostu niemożliwe to, żeby tam przebywały jakiekolwiek osoby, no mieszkały, przebywać mogą, ale mieszkały i po prostu jest to niemożliwe. Też muszę powiedzieć, że my działamy trochę tak po masku, bo wszystkie chyba samorządy czekają właściwie na ustawę, która ma wejść lada chwila praktycznie. Została ona przegłosowana dzisiaj chyba przez Senat, tak? Nie wiem, czy już została. W każdym razie... Jest procedowana. Co? Jest procedowana. Tak, ale to na pewno będzie w trybie takim pilniejszym, że tak powiem. Bo tam ta ustawa właściwie rozwiązuje tutaj gminom pewne rzeczy pozwalające finansować pomoc. Bo na razie robimy po prostu to właściwie z czystego serca. Także
Na tą ustawę czekamy. Ta ustawa rozwiązuje różne rzeczy, typu właśnie nadawanie PESEL-i, takie podstawowe rzeczy, które pozwalają legalnie funkcjonować uchodźcom. Także taka, nie wiem, czy wystarczająca informacja? No czy nie, no każda informacja jest wystarczająca, ale jeszcze tutaj może, bo ja też gdzieś czytałem w mediach tu naszych lokalnych, że nasze panie ze szkoły podstawowej w naszej gminie też w ramach wolontariatu, żeby to było jasno, gdzieś postanowiły pomóc w nauce języka. Już mówię, tak, są to dwie pani, które zaproponowały właśnie w takim trybie wolontariatu naukę języka polskiego. No i myślę, że nawet pani dyrektor się nie spodziewała takiego odzewu, bo na dzień dzisiejszy są stworzone dwie grupy. Ogólnie jest to 40 osób w wieku chyba od 6 do 18 lat i są to dwie grupy. Zajęcie odbywa się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Natomiast no, te 40 osób to już jest po prostu taka linia, które nie można już więcej przekroczyć i skończyły się jakby zapisy na tą chwilę. No tym bardziej, jak mówisz, tym bardziej, że nie masz takich przepisów, które pozwalają już uczestniczyć dzieciakom w normalnych zajęciach szkolnych. No a poza tym barierą jest język jednak. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał coś może dopytać? Widzę, to przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 8, sprawozdanie gminy Malbork z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Malbork. I tak wszyscy Państwo otrzymaliście to sprawozdanie. Było na komisji omówione przez panią kierownik CUW-u i pytania były rozwiane. Czy jeszcze ktoś chciałby jeszcze coś dopytać do tego tematu? Nie widzę. W związku z tym uznajemy, że sprawozdanie zostaje przyjęte, tak? Dobrze. Kolejny punkt jest sprawozdanie wójta gminy z planu wykonania finansowego rachunku środków przeciwdziałania COVID. I tutaj pani skarbnik też zostało przedłożone i teraz tylko taką pokrótce o przedstawienie tego sprawozdania poproszę panią skarbnik, tak? Środki tego rachunku przeciwdziałania COVID one wpływały jakby na realizację różnych zadań. Pierwsze środki, które wpłynęły, były to tak zwane Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To były środki przeznaczone na inwestycje i wpłynęły już w 2020 roku. Część rzeczy było wykonane w 2020, natomiast część inwestycji w 2021 roku i jeszcze do realizacji pozostaną nam na rok 2022, co będzie odzwierciedlenie w uchwale budżetowej teraz, tej kolejnej przyjmowanej, będą te środki wykorzystywane. W ramach tego wybudowano wodociąg w sołeckiej Wierbach Poligon, wybudowano wodociąg w Grobelnie oraz pewien etap ścieżki pieszo-rowerowej rozszerzycy Agrolami. Kolejne jakby pieniądze dotyczyły transportu na szczepienia i kosztów funkcjonowania infolinii. To było w 100% pokrywane ze środków właśnie tego funduszu. Na infolinię i koszty utrzymywania było przeznaczane miesięcznie do 3000 zł. Natomiast koszty transportu wedle stawki za jedną osobę i w zależności ile osób gmina na te szczepienia zawiozła, taką kwotę środków mieliśmy refundowane. Łączna kwota w roku 2021 to było 18 806,39 zł. Także otrzymaliśmy środki na promocję szczepień, to było 10 000 zł. Z tych pieniędzy gmina wydała 8 886,76 zł, między innymi na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup jakby drukarki i materiałów eksploatacyjnych do drukowania plakatów. I następne
zadanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, to były laboratoria przyszłości. To były pieniądze adresowane do szkół na wyposażenie w sprzęt taki specjalistyczny, jakby chociażby drukarki 3D. W gminie Malbork otrzymały to dwie szkoły, wszystkie nasze szkoły. Jedna szkoła 70 tysięcy złotych, druga 60 tysięcy złotych. I te zadanie jeszcze jest do tej pory realizowane, dlatego że było ujęte jako wydatki niewygasające i ten sprzęt na bieżąco do szkół powoli spływa w miarę jak jest produkowany i producent ma dostępność, bo to po prostu jest program w całej Polsce, więc z dostępnością też są problemy. To wszystko. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Czy jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. Następnym punktem jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021. No tutaj to też było omówione dosyć skrupulatnie na posiedzeniu komisji. Czy ktoś jeszcze jakieś chciałby dopytać? Nie widzę. W związku z tym sprawozdanie też zostaje przyjęte do wiadomości. I przechodzimy do podejmowania uchwał. I uchwała numer 1. Jest to uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Malbork na 2022 rok. No i tutaj jeszcze raz poprosimy panią skarbnik, bo jest dosyć obszerna, jak rzadko 4 strony ma, także tych zmian jest dosyć sporo i jeszcze raz poprosimy o poinformowanie radnych o tych zmianach. Zmiana dotyczy między innymi wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Stogi w sprawie zmiany funduszu sołeckiego. Sołectwo zadecydowało, że przeznaczy 5100 zł na zakup pompy pływającej motopompy Niagara dla OSP Stogi w wysokości 5100 zł i te pieniądze zostaną przesunięte z innych zadań, czyli z zakupu kurszywa częściowo i z zakupu montażu wiatr przystankowy. Z takich większych zmian jeszcze dochodzi wprowadzenie środków z tytułu promesy w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Dostaliśmy 2 090 000 zł promesy wstępnej na realizację inwestycji budowa kanalizacji w Przewałcie. Do tego wkład własny gminy to jest 110 tysięcy, czyli na dzień dzisiejszy ta inwestycja ma zakres kosztowy 2 200 000 zł. Dostaliśmy także pismo Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i udziałach w podatku. I tutaj jest zmniejszenie subwencji oświatowej na kwotę 26 324 zł, będzie mniejsza subwencja oświatowa. Pozostałe udziały i w podatku od osób fizycznych i udziały od osób prawnych nie uległy zmianie w stosunku do kwot projektowanych. Zmiany także dotyczą zmniejszenia kwoty długu i kwoty rozchodów z uwagi na to, że gmina w 2021 roku nie zaciągnęła kredytu, mimo tego, że w budżecie był planowany. Gmina nie musiała korzystać z kredytu i kredytu takiego nie zaciągnęła. Kolejna zmiana dotyczy także dotacji na rok 2022. To są dotacje z budżetu państwa. Także są zmiany w porównaniu do kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej. Jest zmniejszenie dotacji dla środowiskowego domu samopomocy, a także zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za środowiskowy dom samopomocy z uwagi na to, że ta odpłatność została zniesiona na czas ustawami covidowymi. Mieszkańcy, uczestnicy SDS-u nie płacą nie ponoszą odpłatności za pobyt. Kolejna zmiana to są zmiany przeznaczenia nadwyżki na zwiększenie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Usług Wspólnych. I kolejne zmiany to są także zmiany inwestycyjne, budowa kanalizacji sanitarnej 1 515 000,
129 zł. Także 100 tysięcy dołożone do nadzoru inwestorskiego i kanalizacji w Szawałdzie. Pomoc dla powiatu malborskiego na realizację inwestycji przebudowa drogi gminnej 2904G poprzez budowę chodnika o długości 1,14 km. To jest 305 735 zł. Także zwiększenie udziałów w centralnym wodociągu żołaskim to jest 191 891 zł. Tam będzie budowane w ramach tego zwiększenia udziałów wodociąg Cisy, Kraśniewo, Czerwone Stogi, Kałdowo. Trochę takich drobnych zmian dotyczących zabezpieczenia środków na gaz, prąd, ze względu na to, że ceny poszły strasznie do góry, więc musieliśmy zabezpieczyć także takie pieniądze. Zmiany dotyczące korekty wynagrodzeń i uchwał podjętych wcześniej. I wprowadzenie po stronie nadwyżki, po stronie dalej wydatków pieniędzy z tytułu opłat za korzystanie z napojów alkoholowych, które także muszą trafić na program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, a także te rządowy fundusz inwestycji lokalnych, to co pozostało do zrealizowania, 612 tysięcy na drogę na ulicy Kasztanowej i ponad 30 tysięcy na budowę dalszą ścieżki rowerowej Lasowice Agrolab. Dziękuję. Czy ktoś jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę przewodniczących komisji o opinię. Opinia komisji społecznej pozytywna. Opinia komisji gospodarczej pozytywna. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmian w budżetu gminy Malbork na 2022 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do drugiej uchwały. Jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Ona jest podyktowana zmianami w budżecie i tutaj poproszę... Opinia komisji pozytywna. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Małów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 roku przez gminę Malbork dla powiatu malborskiego. I tutaj tylko informacyjnie, wszyscy doskonale wiedzą, ale żeby słuchający i patrzący na nas wiedzieli, o co chodzi, jest to budowa chodnika w Kraśniewie. I poproszę przewodniczących o opinię. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 roku przez gminę Malbork dla powiatu malborskiego? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to w sprawie wniesienia udziałów pieniężnych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z o.o. w Nowym Dworze celem zwiększenia udziału w gminie Malbork w kapitale zakładowym spółki oraz upoważnienia wójta gminy Malbork do złożenia w imieniu gminy oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. To jest oczywiście to jest budowa wodociągu na terenie naszej gminy, która zresztą miała odzwierciedlenie w uchwale budżetowej i to się odbywa przez ten udział w tej inwestycji odbywa się poprzez zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i poproszę przewodniczących o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim celem zwiększenia udziałów gminy Malbork w kapitale zakładowym spółki oraz upoważnienie wójta gminy Malbork do złożenia w imieniu gminy oświadczenia o objęciu nowych udziałów
podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2022 roku. I też to było na komisji przedstawione, zreferowane. Jest to uchwała cykliczna co roku, na każdy rok podejmowana. I poproszę przewodniczących o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie przyjęcia planu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2022 roku? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. I to jest, też było na komisji przedstawione, pokazane na mapce. To jest teren w Szawałdzie leżący nad brzegiem Nogatu. Jest on zadbany przez obecnego dzierżawcę, któremu się kończy pierwszy trzyletni okres i chciałby dalej dzierżawić. Za zgodą Rady po dyskusji żeśmy ustalili, że wyrażamy zgodę na dzierżawę, ale żeby to zostało jednak w zasobach gminy jako może kiedyś teren atrakcyjny turystycznie. I poproszę przewodniczącą. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to zmiana uchwały z 28 grudnia. Jest to uchwała dotycząca zmiany nazwy ulicy. W grudniu podejmowaliśmy uchwałę o nazwanie ulicy, no i wpłynął jednak wniosek potencjalnie najbliższych mieszkańców, bo jeszcze tam nikt nie zamieszkały, z prośbą o zmianę nazwy, która została już z nimi uzgodniona. Myślę, że na tym etapie to nie ciągnie za sobą żadnych jakby dodatkowych kłopotów. W związku z tym myślę, że się przychylimy i na prośbę tych mieszkańców i tą nazwę im zmienimy. I poproszę o opinię przewodniczących. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmiany uchwały numer 27 łamane na 242 łamane na 2021 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2021 roku. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, nasz tak zwany poligon. I tutaj, tak jak Państwo było omówione na komisji, jest to ten fragment poligonu, na którym zostały w ostatnim czasie sprzedane 3 duże działki z WZ-kami na zabudowę mieszkaniową. I żeby już nie było jakbyś dodatkowych, że tak powiem, manipulacji przy tych WZ-kach, jest postanowienie zapisania tego w planie miejscowego zagospodarowania. I poproszę przewodniczących komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część 2, gmina Malbork? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały było 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejna uchwała też dotyczy przystąpienia do planu miejscowego zagospodarowania. Technicznie to jest jakby sąsiednie kawałki, ale tam już jest inny właściciel na tym drugim kawałku, ale też chcemy zrobić, żebyśmy mieli przewidywalność na terenie poligonu, żeby nas tam nikt już kiedyś nie zaskoczył, bo wiemy, że duże budowle budzą wiele emocji. W związku z tym chcielibyśmy mieć to uporządkowane i poproszę przewodniczących. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś, arkusz 5 w kierunku wschodnim od drogi krajowej nr 55. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jest uchwała kolejna. Jest to uchwała w sprawie wysokości zasad ekwiwalentu pieniężnego dla ochotniczych członków Straży Pożarnej. Tak jak już na komisji żeśmy poinformowali, było informowane, była podjęta ta uchwała w końcówce grudnia, niemniej jednak została zmieniona urzędowo podstawa prawna i chcemy dostosować już do obowiązującej. Mamy wprawdzie na to pół roku, ale jest na świeżo. Uregulujemy, żeby już nie było, żeby w dokumentach był porządek. Kto z Państwa jest za podjęciem? Aha, przewodniczący, proszę o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie wysokości opłat i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 11. Uchwała jest to w sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w roku 2022. I tutaj, no, jak co roku się ustala, tę wartość godziny usług opiekuńczych i w tym roku została ustalona na kwotę 23,99. Jest to około 3,5 zł wyższy wskaźnik, znaczy wyższa ta kwota od zeszłorocznej. I poproszę przewodniczących o opinię. Opinia jest pozytywna. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w roku 2022? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 12. Jest to uchwała w sprawie porozumienia o powierzeniu gminie Malbork zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Lichnowy opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy dom samopomocy w Wielasowicach Wielkich dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I to jest wiadomo wszemi wobec, że na naszym terenie, na terenie gminy funkcjonuje środowiskowy dom pomocy społecznej, który w pierwszym rzędzie zabezpiecza opiekę naszym mieszkańcom, a jeżeli są wolne miejsca, możemy zabezpieczyć opiekę mieszkańcom innych gmin i żeby ta opieka mogła być im świadczona, należy podjąć uchwałę, która się porozumie z tym samorządem, który chce, żeby ta opieka im była świadczona. W związku z tym mamy wolne jeszcze jakieś jedno czy dwa miejsca, no i, a jest potrzeba w gminie Lichnowy i, no i jest taka propozycja, żeby taką uchwałę podjąć. I poproszę przewodniczących komisji. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie porozumienia o powierzeniu gminie Malbork zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Lichnowy opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy dom samopomocy w Lasowicach Wielkich dla osób z zaburzeniami psychicznymi? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I jest ostatnia już uchwała
w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane na 7 łamane na 2018 Rady Gminy Malbork z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby i wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy Malbork. Jak wiemy, wybory się odbyły w grudniu. Mamy nowego kolegę radnego, który zastąpił poprzednią koleżankę radną i według statutu każdy radny powinien pracować w jakiejś komisji stałej. W związku z tym należy przyporządkować Mariusza do komisji i żeby, znaczy uzgodnione zostało też z Mariuszem, że jest gotów pracować w tej komisji, w której pracowała poprzednia osoba i żeby tutaj to było sprawnie i bez kłopotów, no, zgodził się być w komisji społecznej, tak? Gospodarczej, przepraszam. I teraz poproszę przewodniczących o opinię. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane na 7 łamane na 2018 Rady Gminy Malbork z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby i wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy Malbork. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Także kolego, od dzisiaj jesteś zobowiązany uczestniczyć w pracach Komisji Gospodarczej. I przechodzimy do punktu 12. Komunikaty, wolne wnioski. Nim Państwu oddam głos, chciałbym tylko jeszcze taką jedną sprawę poruszyć, no bo zwyczajowo tam już w sprawozdaniu było, że już tam z Urzędu Wojewódzkiego przyszła informacja o oświadczeniach majątkowych. Wszyscy doskonale wiemy, że należy je złożyć do końca kwietnia tego roku ze stanem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. No i ten termin jest jakby nieprzekraczalny. Ale też bym chciał poinformować, bo tam jest takie na samym początku w główce informacja dotycząca miejsca zatrudnienia. I to jest taka trochę skucha, nie, proszę Państwa, bo po całe poprzednie lata i zresztą część z Was uczestniczyła w szkoleniu, to nie jest gdzie radny pracuje. To jest tylko tam się wpisuje z jakiego powodu składa oświadczenie majątkowe. Ostatnio tu był przykład na jednym z kolegów, który tam Urząd Skarbowy chciał miejsce pracy. To naprawdę ich nie, to nie jest obowiązkowe, to nie jest ich, dla nich informacja. Dla nich informacja są dochody i tak dalej, i tak dalej. A to się tylko wpisuje w związku z pełnieniem funkcji radnego gminy Malbork. Koniec, kropka. I bo myślę, że tam trochę tam może się ktoś zmienił, bo całe lata też tak było pisane i nikt na to, i to było akceptowalne przez Urząd Skarbowy. Także myślę, albo będziemy to wyjaśniać, ale wydaje mi się, że to jest drugorzędne, gdzie kto pracuje. To się liczą dochody, nie? I w związku z jaką sytuacją się składa to oświadczenie majątkowe. Przynajmniej tak nam na początku kadencji, jak było szkolenie w starostwie, przedstawiała pani, mogę uznać za autorytet w tych sprawach, bo to była pani ze wspólnoty, jest to takie czasopismo samorządowe, od lat nam to referowała, znaczy przedstawiała, ona tematem się zajmuje od lat. I to tyle. I drugi temat, no już ten taki dosyć gorący, o tych naszych Ukraińcach, że tak powiem. No jeżeli gdzieś tam ich tam na terenie naszej gminy, po prostu musimy mieć świadomość, że to może być i gościna trwać dłużej i po prostu bądźmy dla nich po prostu po ludzku życzliwi. Oni naprawdę są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Także, a jak tam gdzieś nawet jakieś tam zauważymy, jakieś tam no bulwersujące nas sytuacje, bądźmy też wyrozumiali, bo na dzień dzisiejszy w grupie 1,5 miliona ludzi rzeczywiście może się znaleźć ktoś, kto no, będzie taki konfliktowy, że tak powiem. Ale bądźmy dla nich wyrozumiali i prośmy, żeby nas taka sytuacja nigdy nie spotkała. I teraz oddaję Państwu głos. Kto by chciał w tym punkcie zabrać głos? Proszę, radna Kapuścińska. Panie wójcie, na placu zabaw u nas po ostatniej wichurze przewaliła się lipa. Uszkodziła ona mostek, to jest część tam od placu zabaw dla dzieci i
tam wystają gwoździe przede wszystkim. Trzeba by było to zwrócić na to uwagę, bo dzieci się w dalszym ciągu bawią. Został też tam korzeń, bo wiem, że drzewo te pocięte zostało usunięte. Następnie zgłoszono do mnie, że z komina na świetlicy i na budynku mieszkalnym wydobywają się sadze. Sadze, które tam niestety wszędzie są jak to sadza i niszczą mnie. To też, zresztą to już było dawno temu zgłaszane. Prosiłabym sprawdzić to. I tutaj mam też od naszego pana sołtysa, on poprawił tą tablicę informacyjną, ona była przewalona u nas też po wichurze, w środku koło mojej posesji. Jednak ona jest tak ruchoma, że trzeba by było ją, chyba raczej te słupki wbetonować, żeby nie powtórzyła się sytuacja. Gdzie ta kto jest tu koło mojej posesji, tam koło byłego sklepu. Teraz na osiedlu jest przechylona, skrzywiona lampa. Ona też była przez naszego sołtysa zgłaszana, prosił, żebym przypomniała. I tak samo znak, że na osiedle, jakie są tam te, no, zaraz, te numery posesji, tak? Tam u nas to akurat na tym to są bloków, nie? To też niby tam coś jest pomylone, no to trzeba byłoby to dokładnie sprawdzić, jak to wygląda. I no i właśnie też tutaj różne były, rozmawialiśmy przed sesją. Niech pan wójt nam też powie o uchodźcach, jakie u nas mają być, bo były właśnie pogłoski, że w straży. Uważam, że to nie jest zasadne, żeby w straży były. Tak? Dziękuję bardzo. Czy pan wójt chce teraz coś na ten temat, czy jeszcze? To znaczy w sumie nie ma co. Znaczy nie ma co, tylko ewentualnie ten temat zgłosić do... Znaczy nie, myślę, że ten straż uchodźcy, ten temat, ale... Ja to mówię, nie? Znaczy no nie. No to jest, że faktycznie była strażnica podana do wojewody, natomiast zrobimy tam korektę, bo mówię, my podawaliśmy, szybko musieliśmy podać to co nam przyszło, to szybko podawaliśmy, natomiast po analizie, no i po warunkach, jakie tam panują, no stwierdziliśmy, że jednak faktycznie ani w remizie w Szabałdzie, ani w remizie w Stogach, no jest to po prostu niemożliwe, że tam mieszkały osoby. Znaczy akurat chyba się tak też szczęśliwie składa, że te nasze strażnice w obu tych miejscowościach, że tak sobie są prawie że w jednym obiekcie ze świetlicami i myślę, że to będzie można w jakiś sposób, jak będzie jakaś konieczność, to zamiennie potraktować. No generalnie jakoś pomagać tym ludziom będziemy na miarę naszych możliwości, prawda? Jeszcze mam tylko pytanie, bo zapomniałem powiedzieć, że ja znam odpowiedź od pana wójta na pewno, ale wolałbym, że pan wójt to na forum powiedział się, bo jest mieszkanie w szkole, po byłej szkole i proszę odpowiedzieć, czy na co jest to mieszkanie i dla kogo, bo ono jest wolne. Nie? Znaczy to ono nie jest wolne, ono jest, to jest jedyne mieszkanie, które mamy, które jest na czarną godzinę, że tak powiem. Czyli no wiecie państwo, no, mieliśmy pożar, mieszkały, zostały tam przeniesione osoby, gdzie spędziły czas odbudowy swojego mieszkania i jest to takie mieszkanie jest awaryjne. W razie potrzeby, jeżeli już, no mówię, to nie jest jakieś duże mieszkanie, tam to jest mieszkanie dla 3-4 osób, więc tutaj też nawet myśleliśmy o pomocy dla Ukraińców, natomiast no jedno mieszkanie powinniśmy mieć, jak już naprawdę nie będzie miejsca gdzie, no to na pewno będziemy też chcieli je uruchomić. Z tym, że ono nie jest gotowe na od razu, no bo takie mieszkanie, które jest, że tak powiem, wolne, no trzeba podłączyć prąd, trzeba założyć licznik, trzeba uruchomić wodę, no z tym akurat to nie jest problem, bo obsługuje to z DGKM, no ale to nie jest tak, że to mieszkanie jest z godziny na godzinę jakby gotowe do udostępnienia. Faktem jest, że w najgorszym wypadku no, będziemy robili tam jako pomoc dla teraz szczególnie dla uchodźców i na pewno nie będzie teraz przekazane to. Myślę, że na taki samorząd, taką grupę prawie 5 tysięcy ludzi, jedno takie mieszkanie alarmowe, że tak powiem, należy utrzymywać w zasobach gminy bezwzględnie. Tym bardziej, że tak jak pan powiedział, 3 osoby to przy 50, które ma gmina przejąć, to na mnie jakby do końca nie rozwiązuje problemu. Myślę, że to jest taka ostateczna, awaryjna sytuacja, kiedy trzeba będzie, że tak powiem, odebrać z dworca i gdzieś umieścić na krótki okres czasu. Na przykład.
bo trzeba też mieć świadomość, że już ustawa tym ludziom zagwarantowała 18 półtora roku. 18 miesięcy. Także to już jest, już trzeba się liczyć z tym, że to już nie. Roku i już jakieś pieniądze. No tak, no ale chodzi, że pobyt tych ludzi, nie? No, będzie sam miał ochotę wyjechać, to wyjedzie, ale już półtora roku ma gwarancję, że tak powiem, nie? Także to naprawdę musimy się przygotować na długotrwałą obecność tych ludzi, nie? Dobrze, dziękuję. I ktoś jeszcze tutaj, radna? Ja bym ze złożoną interpelacją dotyczącą remontu drogi Szawałt Tragarnin i remontu tego pobocza, czy jakieś wieści z powiatu są, czy zamierzają chociaż te pobocze, te dziury pozasypywać. Znaczy nie mam teraz tej odpowiedzi, ja ale... sprawozdanie, że w pierwszym kwartale będzie przegląd. Że będzie przegląd, tak. Ale też było w piśmie, z tego co pamiętam, że starosta zdaje sobie sprawę z jakości tej drogi. Nie chcę mówić, ale chyba nawet, że będzie przegląd i wtedy będzie, nie chcę mówić, bo mi się kojarzy, że będzie to do programów wstawiał, ale to mogę sobie po prostu źle skojarzyć, nie? Ja zapraszam panią, ja zobaczę tą odpowiedź, to powiem, co tam napisałem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj radny Paweł. Panie wójcie, ja chciałem zgłosić mieszkańców ulicy Radosnej. Ze Szczęśliwej, jak się skręca w lewo, żeby tam zrobić po części, chociaż zacząć w tym roku trochę im dwuślad z płytium i przypomnieć się odnośnie wymiany niektórych płytium, bo w prawą stronę na ulicy Radosnej i żeby panowie, którzy stawiali oświetlenie na tej ulicy, poprawili ten teren, który jest wyższy teraz niż drogi. Także te dwa tematy. I chciałem podziękować za wiaty, które już powstają na Grodzenie przy drodze powiatowej. Także dziękuję ślicznie. Widzę w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad przewidziany na 29. sesję Rady Gminy Malbor. Zamykam obrady sesji w dniu dzisiejszym.